Oto pierwsze z trzech ściennych malowideł, które można już podziwiać na murze przy ulicy Karłowicza. Jego tematem jest znajdująca się nieopodal Miedzianka, a autorem jest Tomasz Płonka. Kolejne murale powstają bliżej centrum miasta, na przykład przy ulicy Sobieskiego, gdzie tworzy Wojciech Kołacz-Otecki. No, ta kompozycja jest w pewnym sensie otwarta, jeśli chodzi o interpretację. Jest to w pewnym sensie sportretowany wędrowiec górski. Taki flaner, który przyjeżdża z miasta po to, żeby powłóczyć się po górach i po miejscowościach właśnie okołogórskich. Ale tam będzie ukryte dużo symboliki i dużo takich motywów trochę abstrakcyjno-geometrycznych. Tematem wspólnym prac jest region jeleniogórski, jego historia oraz symbolika. Każdy z murali ma przykuwać uwagę i przypominać o miejscu, w którym powstał. Naturalnie nie mogło zabraknąć postaci jelenia. Tym zajął się Stanisław Szumski. Podróżowałem przez Syberię w tym roku i trafiłem na taką krainę geograficzną Altaj. I w tej Republice Altaju właśnie jest bardzo dużo różnych niechronionych i degradujących petroglifów. I na bazie tych petroglifów właśnie powstaje ten mural, który bazuje na przedstawieniach jeleni. Robiłem research wokół różnych petroglifów, w których były zawarte przedstawienia jeleni, po czym poddałem je różnymi dekonstrukcji. Jutro zakończenie prac, co stanowi doskonałą okazję na spacer ulicami Jeleniej Góry, która powoli zmienia się w wielką miejską galerię sztuki.